Cudowna atmosfera świąt sprzyja przyjemnemu leniuchowaniu, a przy czym najlepiej leniuchować jak nie przy filiżance dobrze zaparzonej kawy i kawałeczkiem czegoś słodkiego. To słodkie, co przygotujemy dzisiaj, będzie to babka piernikowa. Bardzo szybki, prosty przepis, a naprawdę bardzo smaczny i aromatyczny. Zaczniemy od przygotowania masy, która będzie się składała z masła, miodu, kuwertury czekoladowej oraz przyprawy do piernika. Wszystko to podgrzejemy na małym ogniu. Podgrzejemy tak dość mocno, do temperatury 60-70 stopni, ale nie zagotowujemy. Dodamy pokruszoną kuwerturę czekoladową. Nie musimy mierzyć temperatury. Będziemy widzieć, jak już masa zacznie parować. Będzie na pewno dobra. Przyprawę do piernika. Myślę, że już wystarczy. Wszystkie składniki się bardzo ładnie połączyły. Teraz odstawimy naszą masę do wystudzenia. W międzyczasie ubijemy jajka z cukrem trzcinowym. Jajka oczywiście wcześniej umyłem. Cukier trzcinowy i cukier waniliowy. Ubijamy wszystko razem na puszystą masę. Dobrze ubite jajka spowodują to, że masa będzie bardzo puszysta i babka będzie bardzo delikatna. Jajka z cukrem i z cukrem waniliowym już się nam bardzo ładnie ubiły. Teraz naszą masę połączymy z wcześniej przygotowaną masą. Mąkę przesiejemy przez sito. Dodamy do niej od razu pół łyżeczki sody, dwie łyżeczki proszku do pieczenia oraz mączkę ziemniaczaną. Wszystko razem przesiejemy. Już teraz wszystkie składniki razem staramy się połączyć. Teraz zostało już nam tylko do dodania powidła. Myślę, że tak 3 nie za duże łyżki. Około 100 gramów będzie naprawdę wystarczająco. Rozłożę ciasto w formie. Tak przygotowaną babkę wstawiamy do piekarnika nagrzanego do 160 stopni na 40-45 minut. Myślę, że nasza babka się już upiekła, ale żeby mieć pewność, sprawdzimy jeszcze patyczkiem, czy ciasto jest suche w środku. Nic się nie przykleiło. To jest znak, że ciasto jest już upieczone. Pamiętajmy, że jeżeli zdecydujemy się na pieczenie w formach silikonowych, musimy ciasto wyciągnąć zaraz po upieczeniu, jak jeszcze jest gorące, bo później może się zdarzyć tak, że nie będzie chciało nam wyjść z formy. O. Wyszło bardzo ładnie. Odstawiam do wystygnięcia. Obydwie polewy czekoladowe, zarówno z czekolady deserowej, jak i z czekolady mlecznej, przygotowujemy dokładnie tak samo. Zagotowujemy śmietankę, dosypuję pokruszoną czekoladę, wyłączam gaz, delikatnie mieszamy. W pierwszym momencie możemy mieć wrażenie, jakby czekolada ze śmietanką się warzyła, ale to nie jest nic strasznego, one za chwileczkę się połączą. O, już myślę, że wystarczy. Dodam do niej łyżeczkę masła. Masło się nam już rozpuściło, czyli pierwszą polewę mamy już gotową. Odstawiamy ją do przestygnięcia, a ja zabieram się za przygotowanie drugiej. Polewę z czekolady mlecznej przygotowujemy dokładnie w ten sam sposób. Zagotowujemy śmietankę, dosypujemy pokruszoną czekoladę mleczną. Jedyna różnica jaka jest, jest taka, że na jedną tabliczkę czekolady mlecznej dajemy 80 gramów śmietanki. Już mamy połączone. Dodamy łyżkę miękkiego masła. Polewa jest już gotowa. My możemy zająć się przygotowaniem dekoracji. Ja już wcześniej namoczyłem żelatynę w wodzie. Rozpuszczę ją w kuchence mikrofalowej. Do cukru pudru, mączki ziemniaczanej wlewam rozpuszczoną żelatynę i odrobinę soku z cytryny. Masa musi być naprawdę
dość mocna. Zagnieciemy. Musimy uzyskać taką konsystencję marcepana. Zawinę to w folię spożywczą i na chwilę odstawię. Odstawiamy na chwilę, zanim wystygną nam polewy i babka wystygnie, to masa będzie już na pewno dobra, ale przed oblaniem babki zrobimy dekorację, bo one też potrzebują troszeczkę czasu na to, żeby wyschnąć. Żelatyna, którą dodaliśmy do dragantu, już spowodowała, że masa jest troszeczkę bardziej stabilna. Możemy zacząć na niej pracować. Delikatnie podsypię mączką ziemniaczaną i rozwałkuję. A myślę, że tak na w zupełności wystarczy. Do dekoracji powycinam gwiazdki. Gwiazdce jeszcze wytnę drugą gwiazdkę, żeby była taka ażurowa. Gwiazdki poukładam na papierze do pieczenia. To mi zagwarantuje, że się nie przyklei do talerza. I odstawiam do wyschnięcia. Wszystkie składniki, polewy, dekoracje, wszystko mamy już przygotowane. Możemy zacząć przygotowywać naszą babkę już na finał. Także zaczniemy od oblewania w czekoladę deserową. Każdy kawałek. Wstawimy ją do lodówki na kilka chwil, żeby polewa bardzo ładnie ściągnęła i żebyśmy mogli oblać jeszcze raz czekoladą mleczną. Polewa już jest dość stabilna. Możemy zrobić dekorację z polewy z czekolady mlecznej. Bardzo mi się podobają takie zacieki z innego koloru polewy. Teraz udekorujemy babkę naszymi gwiazdkami. I opruszę delikatnie cukrem pudrem. I bożonarodzeniowa babka piernikowa gotowa. Możemy teraz śmiało zacząć leniuchować, zaparzyć kawę, spotkać się z rodziną, ze znajomymi. Także ja życzę smacznego.